Cześć, z tej strony Mateusz Przebięda. Mamy końcówkę lutego, a my wybraliśmy się nad niewielkie dzikie łowisko w okolicy Tarnowa, żeby przygotować dla Was krótki film o tym, jak łowić płocie na wiosnę. Zapraszam do oglądania. Płoci ja stosuję tylko i wyłącznie czystą spożywkę. Natomiast ilością tej spożywki dopasowuje się do intensywności żerowania ryb, do ilości ryb w łowisku. Bardzo ważne jest to, żeby ta zanęta była drobna, ciemna i bardzo mocno pracująca, czyli taka z dużą ilością konopi, słonecznika, kolendry, która oprócz tego, że dobrze pracuje, to jeszcze doskonale swoim aromatem wabi płocie. No i ja do dzisiejszego wędkowania przygotuję sobie taką zanętę. To jest zanęta Team Armix Competition Roach. Jak widzicie, jest to typowa zanęta płociowa. Ciemna, drobna, jak za moment przekonacie się, dobrze pracująca. I bardzo ważne jest to, żeby odpowiednio nawilżyć sobie tą zanętę. Oczywiście te frakcje oleiste, które są tutaj w tej zanęcie, one będą cały czas pracować, bez względu na to, jak dowilżycie zanętę. Ale te frakcje piekarnicze muszą być dowilżone w sposób optymalny, tak żeby one pracowały sobie w toni. Do góry, do dołu, cały czas wabiły ryby, utrzymywały je w łowisku i pobudzały do żerowania. Przesypię ją sobie teraz do kuwety. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomniałem. Jeśli chodzi o zanęty płociowe, to ja każdorazowo przecieram je przed wędkowaniem. Chodzi o to, żeby po pierwsze rozeszczyć te wszystkie grudki, które się pojawiły w trakcie jej rozrabiania. Ale zdecydowanie ważniejsze jest to, żeby poprawić pracę tej zanęty. Ta zanęta po przetarciu robi się bardzo pulchna. No i to przetarcie zanęty zwyczajnie poprawia nam jej pracę. Po prostu ta zanęta, gdy koszyk opadnie nam na dno, zdecydowanie bardziej intensywnie z niego się uwalnia. Po prostu mamy na dnie efekt takiej dyskoteki. Tam dzieje się bardzo dużo. No i ta intensywna praca zanęty, ona pomaga nam w utrzymaniu ryb w łowisku, no i w zachęceniu ich do aktywnego żerowania. Ja do dzisiejszego wędkowania przygotowałem sobie w zasadzie tylko pinkę i białorobaki. Ja wyznaję zasadę, że przy łowieniu płoci musimy łowić maksymalnie aktywnie. Chodzi o to, żeby cały czas przerzucać ten zestaw, gdzie powinien leżeć na dnie dłużej niż 2 minuty. Używamy raczej niewielkich koszyczków. Takie koszyczki w rozmiarze medium będą odpowiednie. Zacznę od podania 4-5 takich większych koszyczków z samą zanętą, z niewielką ilością pinki i białego robaka. Natomiast później będę korzystał z tego typu koszyczków, czyli z koszyczków typu ring. Bardzo lubię tego typu koszyczki do łowienia płoci. Po prostu ten koszyk opada nam na dno pionowo i jakby już od samego startu bardzo fajnie uwalnia nam zanętę w trakcie opadu. Co więcej, jak wyciągamy ten koszyk z dna, też bardzo ładnie pozostawia nam zanętę w punkcie. No i to jest koszyk rozmiaru średniego i od niego sobie zacznę i dalej będę sprawdzał, jak wygląda intensywność żerowania ryb. Jak będzie ich dużo, będą chętnie brały, no to zostanę przy tym koszyku, natomiast gdyby brania były słabe, no to trzeba będzie próbować się do nich dopasować, zmieniając koszyk na mniejszy. Pierwszy rzut. No i zobaczymy, czy mamy tam ustawione jakieś ryby. Końcówka lutego. Te ryby jeszcze nie muszą być jakoś wcale bardzo mocno aktywne. Może trzeba będzie na nie dłużej poczekać. Ale to zobaczymy. Za momencik, czy coś się dzieje. Na razie koszyczek opadł na dno. W opadzie nie było żadnego brania. No i czekamy na jakieś pierwsze wskazania.
jest branie pierwsze i chyba mamy pierwszą niewielką rybkę. Tak, coś tam się srebrzy. No i jest płoć. Od takiej rybki dzisiaj zaczynamy. Niewielka, ale w pierwszym rzucie. Słuchajcie, łowimy już godzinkę. Można powiedzieć, że jesteśmy wpasowani w te płotki, bo w ostatnich czterech rzutach złowiłem cztery płocie i wszystkie fajne. Jedna taka no, ponad 20 cm i trzy takie w granicy 18 cm. No i co? Spróbujemy nagrać branie, spróbujemy nagrać rybę. Brania są dosyć szybko i później pokażę Wam jeszcze dwie istotne rzeczy, które tutaj dzisiaj są ważne. Zresztą nie tutaj, zawsze są ważne przy łowieniu płoci. Na razie branie, jest ryba, bardzo mocne branie, ale teraz może być wzdręga, bo branie w opadzie, tak, nie, płoteczka, ta troszeczkę mniejsza, natomiast branie było bardzo szybko, jak widzieliście, więc pierwsza ważna rzecz to jest przynęta. Próbowałem różnych kombinacji pinek, białych robaków. Generalnie najfajniej sprawdza się dzisiaj przynęta troszeczkę większa w postaci dwóch, trzech białych robaków. Na przynętę mniejszą mam bardzo małe płoteczki, a na większą czeka się długo na branie albo te brania są niepewne. Więc dwa, trzy białe robaki to jest odpowiednia przynęta. Fajne jest dzisiaj to, że przez godzinę tego łowienia miałem tak dużo brań, tak dużo razy przerzucałem swój zestaw, że w ogóle nie muszę donęcać łowiska. Ten średniej wielkości koszyczek, on wystarcza do tego, żeby utrzymywać i pobudzać ryby w łowisku i zachęcać je do żerowania. Także można powiedzieć, że tempo brań dzisiaj jest podobne przez cały czas. No, znowu miałem szarpnięcie. Jest rybka. No, i to będzie być może taka troszeczkę większa płoteczka. Ale widzicie, jak to wygląda. Praktycznie rzut po rzucie mamy branie, za każdym razem fajna ryba. Co więcej, praktycznie każde branie jest wcięte. Kolejna, troszeczkę mniejsza, ale jest. Teraz te rybki nam się pomniejszyły, więc pokażę Wam, w jaki sposób nabijam koszyk, a jest to istotne w kontekście tego, żeby łowić troszeczkę większe płocie. Jeśli te ryby się nam zmniejszają, znaczy, że kończy się towar, trzeba dołożyć w kilku najbliższych koszykach więcej towaru. No i na początek konopia. Ta konopia bardzo fajnie nam pogrubiła dzisiaj tą rybkę, więc dajemy sobie garstkę konopi i nie żałujemy pinki. W ten sposób. Widzicie, tych pinek jest sporo i to wszystko zamykamy w koszyczku. No i w najbliższych kilka koszyków będziemy mieli takich bardziej obfitych i na pewno wrócą nam troszeczkę większe płocie, jak również intensywność brań się zwiększy. Dobra, zestaw w łowisko, czekamy na kolejne piękne brania i być może troszeczkę większy płociec. Dzisiaj z wędki Flagman Escanal 3,6 metra do 70 g ciężaru wyrzutowego. Wędka jest wyposażona w mięciutką szczytówkę 0,75 uncji. Ryby małe, więc ta szczytówka musi być miękka, żeby te brania były pewne. Do wędki podpięty mam kołowrotek Legend w rozmiarze 4,5 tysiąca, ale z żyłką.
co nie jest takie oczywiste, bo przy łowieniu małych ryb wielu wędkarzy często sięga po zestaw z plecionką i ze skrętką, tak zwany zestaw na sztywno, natomiast ja łowię zwykłym zestawem żyłkowym. Ja uważam, że w wypadku łowienia drobnych ryb ta taka zbyt szybka sygnalizacja brań na plecionce ona nie jest w porządku. Te ryby po prostu szybko czują opór, no i wypluwają przynętę. Dlatego ja przy łowieniu drobnych ryb, zwłaszcza na takich dystansach jak dzisiaj 15-20 metrów, zawsze używam zestawów z żyłką. Żyłka raczej cienka, 0,20 mm, tak żeby ładnie nam tonęła. Bardzo ważny jest dzisiaj koszyk. Koszyk typu ring w rozmiarze medium, tak żeby dużo tego towaru dostarczać z każdym rzutem. Te ryby naprawdę potrzebują dzisiaj i zanęty, i robaków, więc mniejszy koszyk byłby tutaj błędem. Nie nęcałem ani raz, więc wielkość została dobrana odpowiednio. Zestaw oczywiście z federlinkiem, tak żeby te małe rybki, które gdzieś pracują nam z tą przynętą, troszeczkę później poczuły opór zestawu. Bardzo fajny, na plecionce, z niewielką agrafką, z ceramicznym koralikiem. Krótki, lekki, więc idealnie dobrany pod te ryby, które tutaj dzisiaj łowimy. Dalej mamy skrętkę. 50 cm przypon połączony na zasadzie pętla w pętlę. No i ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest haczyk. Duży, jak do łowienia takich małych ryb, to jest skimmers w rozmiarze 16. Chodzi o to, że łowimy dzisiaj na duże przynęty, 2 białe robaki, 3 białe robaki, więc ten haczyk musi być na tyle duży, żeby tą przynętę przyjąć. No i ten łuk kolankowy musi być też na tyle szeroki, żeby wpinał te ryby. No i faktycznie dzisiaj skuteczność zacięć jest bardzo dobra. Wydaje mi się, że 4 brania na 5 zacinam, co przy takich drobnych rybkach no nie jest oczywiste. No i tak zbudowany zestaw zapewnia mi kapitalną sygnalizację brania. Tak jak widzieliście wcześniej, wiele brań raczej przypomina brania karpi na metodę niż niewielkich płoteczek łowionych na klasyczny feder. Teraz trzecia godzina łowienia. Dogramy sobie może jeszcze jedno branie. No i za moment wyciągniemy ryby. Pokażę Wam, ile tych rybek udało się złowić. No i jeszcze spróbuję, jak zawsze, podsumować ten dzisiejszy dzień. Zobaczymy, czy i teraz będziemy mieli szybko branie. Teraz bardzo fajna seria, bo 4 rzuty, 4 ryby. Brania mega agresywne. O, tak jak teraz, widzieliście rzut. 20, może 30 sekund było branie. O, taka zdręga. Czyli ta rybka, która gdzieś tam zainteresowała się właśnie w opadzie. Dalej, być może nawet z przyponem w pysku nam krążyła. No, ale tak to jest. Niewymiarowa. Zwracamy jej wolność. Za moment pokażę Wam ryby i zapraszam na podsumowanie dzisiejszego filmu. Słuchajcie, zakończyliśmy wędkowanie. Zanim o samych rybach, jeszcze krótkie ogłoszenie. Lada moment na YouTubie startuje kanał Flagman Polska. I firma Flagman ufundowała 3 upominki dla widzów mojego kanału. Tymi upominkami będą takie produkty, z jakich dzisiaj korzystałem na filmie, czyli Federarm w wersji short, kołowrotek Flagman Legend 4500 i wędka S-Canal. Żeby otrzymać któryś z tych produktów, musicie zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybować kanał Flagman Polska, a po drugie, w komentarzu do tego filmu napisać, które z tych 3 produktów chcielibyście otrzymać. Po wyniki konkursu zapraszamy na mojego YouTube'a 21 marca, pierwszy dzień wiosny. Wracając do tematu ryb, no to rybki były takie, jak widzieliście, łowiliśmy przede wszystkim płocie między 15 a 25 cm. Tych ryb było bardzo dużo, no w 3 godziny wydaje mi się, że złowiłem około 70 płoci. No i żeby móc skutecznie łowić te ryby, przede wszystkim trzeba było mieć odpowiednio przygotowany towar. Czyli zanęta, złożyłem 2 kg zanęty, którą przygotowałem, dowilżyłem w taki sposób, że ona była
bardzo mocno pracująca i ta mocno pracująca nęty ściągała ryby w łowisko i pobudzała je do wędkowania. Rybom nie żałowałem przynęt, zużyłem około pół litra pinek i pół litra konopi, czyli generalnie bardzo dużo jak na końcówkę lutego. Ale żeby cała ta układanka złożyła się jeszcze do kupy, to trzeba było odpowiednio przygotować sobie zestaw. Zestaw na żyłce z 50-centymetrowym przyponem, z haczykiem 16, to był model Skimmers, z dużym koszyczkiem typu ring, zaś na haczyk zakładałem dużą przynętę w postaci dwóch, trzech białych robaków. I to wszystko pozwalało mi selekcjonować płocie, no i zachować odpowiednią skuteczność zacięć. Wydaje mi się, że 80% będzie dzisiaj zaciąłem. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy pode mną. Pamiętajcie o konkursie, bo są naprawdę fajne nagrody do zgarnięcia. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze go nie subskrybujecie, tak żebyście byli na bieżąco z kolejnymi materiałami. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!